Proszę Państwa, przystępujemy do procedowania uchwały według projektu numer 3. Jest to projekt uchwały zarządu. Też było pozytywnie na komisji rewizyjnej, tak? To jest, proszę Państwa, plan rzeczowo-finansowy nasz wewnętrzny rady. Przy tej uchwale muszą być rzeczywiście opiniowane przez komisję rewizyjną. Mamy tu informację, że komisja rewizyjna pozytywnie zaopiniowała. Jest to projekt budżetu wewnętrznego dzielnicy zmniejszony do 34 tysięcy na rok przyszły. Otwieram dyskusję w tej sprawie. Proszę. Chciałem tylko zapytać, jaką materiał budowy, co okrary, etc. i wyposażenia. Co ewentualnie zarząd proponuje, czy myśli o ewentualnie jakim wyposażeniu? Proszę Państwa, na tym paragrafie jest również, tutaj przede wszystkim, to są wszystkie zacyści. To jest począwszy od komputerów. W tej kadencji wymieniliśmy, proszę Państwa, jeden komputer. To jest taka propozycja, żeby był laptop z możliwością wtedy rzutnika. Wewnętrzne sprawy. Nie ma, proszę Państwa, na dzisiaj możemy powiedzieć, że to są te pomysły, które są z tamtego roku w ogóle niezrealizowane, dlatego że... będzie komputer i laptop. A czy nie? Generalnie mogę powiedzieć, że z tego paragrafu przewidzieliśmy środki, między innymi na takie niezbędne rzeczy według nas, to jest komputer i laptop. To na dzisiaj mamy kserokopiarkę, która jest sprawna i trudno wymienić, że nową na nowszą. Nie są potrzebne, ta drukarka jest jeszcze sprawna. W związku z tym nie wyszukujemy dodatkowych rzeczy. Było kiedyś hasło zmywarki w kuchni, ale było, że w dobie kryzysu nie stanowi to tutaj, teraz na dzisiaj nie mamy problemu. I tu jesteśmy otwarci na sugestie, jakie radni będą mieli oczekiwania w stosunku do tych. Jeśli zostaną, proszę Państwa, te środki, myślę, że w okresie początkowym roku, jeżeli by nam się udało coś kupić, to byśmy wtedy mogli przesunąć te środki na zadania priorytetowe. Niezbędne, które byłyby na ten dzielnic. No musimy zaplanować. Jeśli nie na ten paragraf, to proszę powiedzieć na jaki. Bo tamte paragrafy, proszę Państwa, no, proces budowania budżetu wygląda w ten sposób, że najpierw musimy zapewnić na rzeczy, które są niezbędne. Czyli zacznę od tyłu, od końca. To jest na podróże służbowe, to są bilety RPK, między innymi tutaj dla naszego, tylko należące dla naszego pracownika. Telefony. To jest następny paragraf 470. Pozostałe usługi 6,5 tysiąca złotych. To są czynsze, które płacimy już od tamtej kadencji. Potem mamy zakup usług remontowych, zasób energii. Znaczy zasób. I to są te rzeczy, które jakby wychodzą z tego, które mieliśmy w tym roku z poprzednikami. Pozostałą kwotę daliśmy zgodnie z tym, co możemy dać, to jest na zakup materiałów i wyposażenia. Tylko proszę z formalnej, nie formalnej, formalnej, ale do tego długu. To nam kazali wypisać w Urząd Miasta paragraf 4580 pozostałe cepki, przyjrzymy się do niego potrzebne. Ale nie wiemy. Dzisiaj na koniec roku pierwszy raz w historii chyba samorządu przyszedł ten paragraf, że trzeba 100 zł i jesteśmy już przy przegłosowaniu Pani Skutanej uchwały. Natomiast ja o tym mówiłem, że pierwszy raz się to zdarzyło. Jeśli będzie taka potrzeba, to przerzucimy na trudną z góry w 2012 zakładę, że będziemy płacić odsetki. I pytanie jakie? Dostaniemy dalej informacje. W związku z tym przystępujemy do głosowania. Kto z Państwa radnych jest za przyjęciem uchwały według projektu, według druku nr 3? Dziękuję. Kto jest przeciw? Jeszcze raz. Kto jest za, proszę Państwa? Dziękuję. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? 20 zł, 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 20 zł,